No, chyba jedziemy. Witam wszystkich, 16 lipiec. Przedostatni. Portalowy kin. Fali ziarna, czyli 9. No i biały na koniec mamy. Torku. Biały spektralny mak. Dziś robię generalne porządki i oczyszczę moje pola duchowe z chwastów. Tylko tak zdobędę pewność siebie i zyskam szacunek z ludzi. U ludzi. Miłość jest kluczem do tajemnic spełnienia. Dziś wychodzę z karmicznej niewoli. Zrzucam stare odzienie i odcinam się od smutnej przeszłości. Dziś staję się świadomym towarzyszem czasu. Gdyby było inaczej, nie czytałbym teraz tej strony. Witam, witam. Kajka, witam. No i tak, myślę, że wszyscy już przynajmniej słuchający powoli stają się świadomymi towarzyszami czasu. Chociaż to jest zawsze rzecz, którą trzeba ciągle weryfikować, czy może nie. My jej nie musimy weryfikować, to życie weryfikuje, czy jesteśmy świadomi, czy nie. Czy to wszystko traktujemy jako wyzwania, czy ewentualnie jako wyzwania, bo jak je znam dobrze, to czasami mamy skłonność do rozpływania się w tym dobrze. No ale ponieważ to wszystko zmienne jest i w zasadzie nie zmienia się tylko jedno, kiedy patrzymy na to wszystko jako na wyzwanie, no to wtedy nam troszeczkę się to inaczej pokazuje. Stan, który nazywamy dobrostanem, najwyżej możemy określić, że jest niespecjalnym wyzwaniem, no bo po prostu wszystko do nas płynie, a wtedy, kiedy staje się trudno, no to zaczynają się wyzwania coraz większe. No ale kiedy traktujemy życie jako wyzwanie, to niekoniecznie jest nam z tego powodu aż jakoś tak źle. Po prostu są najwyżej większe wyzwania. I tutaj pojawia się, czy objawia często, weryfikuje, może od tego wyszedłem, nasza świadomość. Ja powiem wam, że już się cieszę, że to ostatni, przedostatni portalowy dzień fali ziarna, bo choć to siła rozkwitu fala ziarna, to natura też to jakoś tak potraktowała jako falę rozkwitu i siłę rozkwitu i po prostu leje ciągle. Na Hondraskach odkręcie szyman pojawił też. No, a mogłoby być już inaczej. Sprawdzam, o której teraz wschód słońca. 4:30 już ponad. No, już nam było 20 ponad ładnych 8. No, ponad 20 minut z okładem, już pewno blisko pół godziny dnia, choć dopiero mamy 16 lipiec.
No i 16 lipiec, czyli dzisiaj, pierwsza kwarta, no to powinniśmy mieć zmianę pogody. I w końcu powinno przestać lać. Pewno się to zamanifestuje jutro. No ale nie byłoby źle, jakby już przestało siąpić. Wody mamy spokojnie, wystarczy do zimy w tym roku. Nawet jakby teraz się zrobiło bardzo sucho, to myślę, że wystarczy. Już słuchajcie, zboża zaczęły gnić, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieć klęskę urodzaju, bo z tego urodzaju nie uda się nic zebrać, bo zacznie wszystko albo gnić, albo czarnieć, bo różne takie właśnie dziwne choroby, kiedy jest za dużo wody, za dużo deszczu przed zbiorami, dzieją się ze zbożem. Także to takie właśnie mamy jazdy, kiedy natura tak reaguje. Patrzę jeszcze na pełnię 22 lipca, czyli na koniec majowego roku, prawie. No to powinniśmy mieć pogodę, ale powiem wam, że od jakiegoś czasu, już mówiłem o tym, szaman przestał przewidywać pogodę ze względu na rozchwianie i brak takiej dotychczasowej swoistej logiki w tej pogodzie. No ale zobaczymy, może się to wszystko ustabilizuje. Tak jak mówiłem, na Hondraskach wczoraj cały dzień lało i tu już deszczu tyle jest, że też go widać w każdej jednej roślinie. Tyle wody, może nie tyle deszczu. W lesie, na drogach, które mocno wypukało, więc dojazd coraz trudniejszy tutaj jest. No a dziś właśnie mają dojechać deski i tam inne, to na podłogę, którą tutaj będziemy mieli, będziemy budować, więc mam tylko cichą nadzieję, że uda się je tutaj wieść. Oczywiście trzeba je będzie przeładować, bo żaden dostawczak tutaj nie ma szans wyjechać po tych lasach. Normalny musi być dość uterenowiony i to i z napędem na cztery koła. Dobrze, że takie są, bo jak nie, to trzeba by było koniami jak kiedyś. Ale słuchajcie, koniami czasami było szybciej niż sprzętem. Ja zawsze przypominam, choć tego nie pamiętam za swojego życia, tylko z opowieści, no ale to jest fakt niby historyczny. Jak słuchajcie, kolejkę na Kasprowy budowali, to budowali ją w 1936 roku. To budowali ją 5 miesięcy. I większość, inaczej nie większość, tylko wszystkie materiały, z wyjątkiem tych, które były na miejscu, czyli kamienia, no a jednak to dość sporo tam poszło, do budowy i na pośrednich stacjach i tak dalej. Ale poza tym resztę, wszystko ludzie, można powiedzieć, wnieśli na swoich barkach. No oczywiście większość konie wtargały, no ale były takie miejsca, że ponoć nawet ludzie przenosili worki z cementem, czy nie wiem jak on był wtedy tam pakowany. No i słuchajcie, do dzisiaj się to stoi, czyli już prawie no 80 lat.
A myślę, że dzisiaj mimo super sprzętu, helikopterów i tak dalej, byłyby kłopoty, żeby obojętnie jakie pieniądze by były na to przeznaczone, żeby taką budowę 5 miesięcy zacząć. To prawie jest niemożliwe. I w zasadzie jak się patrzy na takie tempa, no to nie wiadomo, jak to było możliwe, jak ktoś sobie zdaje z trudności, jakie niesie w ogóle ze sobą tego typu budowa, no to jest to. I jest to niesamowite. Samo schnięcie cementu i tak dalej, wszystkie te procedury, to musi trwać trochę i tak dalej. I w tym wszystkim się wyrobić po prostu, no to jest... Słucha się tego jak bajka. Także w tym białym przedostatnim kinie słuchajcie uważności życzę wszystkim, bo generalne porządki i oczyszczanie pól, no jeszcze może wrócę, bo was mało było na początku, do tego coś kurczę myszką świruje. Nie wiem znaczenia. No to może być taka ostra jazda. Chyba, że już wszyscy wypadają z tej matrycy. Co też tylko na początku może mówiłem jakiś czas temu. Niespecjalnie odległo, że ona może się zmieniać. W okolicach zmiany roku, czyli już za jakieś tam 10 dni na taką przesuniętą, ale niekoniecznie, ponieważ ta matryca jest fraktalna, więc można powiedzieć, że być może dalej będzie funkcjonować. Rozdzielałem to trochę na te dwie matryce, które funkcjonują teraz w większości, a w zasadzie trzy. No ale tych zmiennych, których mamy po szczytu fali, w tej chwili jest tyle, że dywersyfikują się nam z tego względu te wszystkie możliwości i może dobrze, bo dlatego trudniejsza jest manipulacja tą rzeczywistością. Nawet tych, którzy mają wszelkie ku temu narzędzia. No ale to właśnie ze względu na to, że te narzędzia w pewien sposób można było przewidzieć, że w tym czasie będą funkcjonować, a ludzka zawziętość i chciwość na pewno nie będzie mniejsza i chęć manipulacji, utrzymania władzy dotychczasowej. Nie tylko może ludzka, bo z innych poziomów tutaj też wiele istot, wiele opcji przyzwyczaiło się do trzymania w ryzach po swojemu tej naszej rzeczywistości. No i właśnie na tą okoliczność specjalne możliwości zostały przewidziane, że nawet tym, którzy mieli tutaj wcześniej w to wgląd, nagle się to wszystko rozjeżdża. Dzięki temu ludzie mają więcej czasu na wybranie opcji. Choć ten czas w zasadzie się już skończył, no ale jak pokazuje rzeczywistość, ten czas jest potrzebny do tego, żeby ludzie troszeczkę w nowej rzeczywistości okrzepli.
żeby nabrali siły, co wcale nie jest takie oczywiste, że przełączenie się w pewien sposób czy życie nowymi treściami powoduje, że od razu się z tego korzysta. To taka drobna sprzeczność, no ale mówiłem wiele razy o tym, że ta sprzeczność wynika z tego, że potencjał jest jednym, a wykorzystanie tego potencjału drugim. I zebranie przede wszystkim odwagi na to, żeby w pewien sposób się troszeczkę przeciwstawić temu wszystkiemu, co nas otacza, tej matriksowej rzeczywistości, która za wszelką cenę chce przetrwać, robi wszystko, no i pewno jej się jakoś tam uda przetrwać, no bo gdyby nie przetrwała, no to mamy tutaj Mad Maxa. Ale na pewno wiele rzeczy się rozsypie całkowicie, bo one no, nie wytrzymują weryfikacji. No i dlatego no, młode pokolenie szczególnie, które nie ma pewnych naleciałości w sobie, jest już inaczej w pewien sposób skonstruowane. Nie ma pewnych ograniczających programów w sobie, nie musi ich przerabiać, co nie znaczy, że było niemożliwe, ale generalnie no, bardzo spowalniało pewne rzeczy w życiu, a czasami ludzie kompletnie nie mogli sobie z tym poradzić. No i oni w którymś momencie tą rzeczywistość tak przerobią, że no, będzie dla nich zdatna i użyteczna do życia. Aczkolwiek prawdopodobnie no, będzie ona zapięta w opcję takiej, w opcję technologicznego Orwella trochę. No ale zobacz, mówię o tym w pewien sposób ciągle, ale to wszystko się dopiero wyłania. Na tą chwilę opcją oczywistą jest to, że póki co nie jesteśmy w stanie jako społeczność, jako potencjalna cywilizacja korzystać z potencjałów na przestrzeni. Dzieje się to jednostkowo w jakichś tam lokalnych, bardzo małych i bardzo nielicznych de facto opcjach, ale powoli, mówię, się to wyłania. Zobaczymy, czy uda się nam ludziom z tego skorzystać na większą skalę. Czy będzie tu trzeba, tak jak mówię, korzystać z opcji takiej najbardziej prawdopodobnej, że będą takie dwa światy troszeczkę funkcjonowały, które w pewien sposób będą się nawzajem tolerować i nawzajem wspierać. No ale ten drugi świat, w którym myślę, że prędzej czy później większość z was, którzy mnie słuchają, zechce się zamanifestować. Może niekoniecznie wszyscy będą to na tyle czuć, rozumieć i mieć chęć uczestniczyć, bo to duże wyzwania. Budować pewne rzeczy od podstaw. Tym bardziej, kiedy one nie mają poparcia na przestrzeni, szczególnie w takim kraju, w jakim żyjemy. Tutaj niestety świadomość się póki co na razie na żadnym poziomie Matrixa nie objawia. Wręcz przeciwnie. Tutaj objawia się gadziość, choć nie lubię takich sformułowań, ale
Ale można tak powiedzieć, że ci wszyscy, którzy tu dzierżą stery, zachowują się tak, jakby byli wysłannikami bezpośrednimi NWO, a ten naród służył do tego, żeby po prostu być wzorcowym przykładem tego, jak można rzeczywistość Orwella zbudować. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegać. To wszystko jest bardzo delikatne, nie wiadomo w którym momencie przesyp na przestrzeni będzie i okaże się, że wszystkie te plany są tylko mrzonką, bo tak naprawdę wystarczy bardzo niewiele. Och, znowu sformułowanie tego, którego nie lubię, czyli tylko naprawdę. No i tak to, moi mili, 20 minut mija, więc będę kończyć powoli. Będzie się to pewno... Szaman robił bardziej gadatliwy tutaj, ale na razie tak absorbuje tą przestrzeń. Słuchajcie, wczoraj pozwoliłem sobie... Mówiło... infoteśpie, teście, czyli w sprawdzeniu internetu i przy okazji informacji wczorajszej, że tak wczoraj sobie pozwoliłem. Jak to niektórzy traktują poniedziałek jako pierwszy dzień tygodnia, to ja też go tak potraktować. Po prostu przyglądać się temu wszystkiemu, pogrzać się trochę przy kominku, co wcale nie było takie łatwe, bo rozpalić i utrzymać ogień w nim to było jakieś wyjątkowe wyzwanie. No ale w pewien sposób, choć paliło się już trzeci dzień w nim, no ale to taki, ja traktuję symbolicznie, był to pierwszy dzień, kiedy byliśmy tu sami. Już w tej przestrzeni jak gdyby. A jakoś prawdopodobnie ten deszcz, ciśnienie i wszystko, no i drzewo okazało się, wyglądało na suche, ale chyba miało w sobie trochę wilgoci. I tak, no, ciężko było ten ogień utrzymać. Choć powinien się w zasadzie bez problemu palić. Ale to jest takie symboliczne, że tutaj ten ogień nie jest łatwo rozpalić, ale damy radę i on już jak się rozpali, to na wszystkich poziomach będzie grzał, myślę, i będzie to już odczuwalne. Dlatego na początku manifestuje się taka potencjalna trudność z jego utrzymaniem, bo trzeba to przejść przez to, również przez proces fizyczny. Teraz pewno nam nawet w lesie nie będzie tak łatwo go rozpalać na naszej polanie, bo wszystko już jest tak mokre po dwóch tygodniach deszczu, że trochę czasu minie, zanim to przeschnie, nie będzie dymić i tak dalej. No ale pewno wystarczy mi 2 dni słoneczka i już to wszystko mocno przeschnie. Także, moi mili, jutro 5:30, może szaman będzie bardziej gadatliwy i pewno już tak w innym tempie to wszystko będzie z dnia na dzień się zmieniać. Życzę wam uważności w tym białym spektralnym magu. To przedostatni, jak mówię, już powtarzam,
Na koniec portalowy dzień fali ziarna. No i przedostatni w ogóle dzień fali ziarna. Także powoli idziemy, wchodzimy w inną przestrzeń. No ale jeszcze 3 prawie dni przed nami, więc niech ta energia siły rozkwitu fali ziarna na koniec wykiełkuje was, bo warto z tej energii skorzystać, z tych potencjałów może bardziej, z tego wsparcia na przestrzeni. No, w różny sposób można to określać i w różny sposób w zależności od czucia, zrozumienia, informacji, jakich się posiada na ten temat, się o tym mówi. Też ilość języków, które tutaj po szczytu fali funkcjonuje, jest olbrzymia. Mnóstwo określeń na te same rzeczy, szczególnie tutaj w sferze właśnie takiej, w której się poruszamy, związanej ze świadomością, związanej z rozwojem. Mnóstwo również dezinformacji w tej sferze, więc to wszystko wcale nie jest takie hop-siup, łatwe i oczywiste. Trzeba tą świadomość trzymać ciągle otwartą, żeby pozwolić jej się rozwijać i iść dalej do przodu. Dobrze, moi mili, bo się z tego już całkiem długo robi, więc jeszcze raz życzę wam miłego dnia i do usłyszenia jutro o 5:30. Internet się zweryfikował, czyli chyba nie rwało dzisiaj. Czyli nie będzie źle. Trzymajcie się.